Witam wszystkich serdecznie, witam panią burmistrz, panią skarbnik, wszystkich gości, radnych. Czy przyjmujemy porządek obrad? Są jakieś? Ja myślę, że porządek obrad jest w porządku. Nikt nie wnosi. A więc przechodzimy do punktu trzeciego. Opinii, protokół, punkt drugi, protokół z poprzedniego posiedzenia komisji został przyjęty. Punkt trzeci, opinia komisji dotycząca uchwał w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Milanówka na lata 2015-2021. I tu myślę, że pani skarbnik, tak, chciała zabrać głos? Razem ze zmianami. Tak, myślę, że wszystko naraz. Pokrótce, bo już trochę wiemy. Dobrze. Szanowni państwo, w korekcie zmian w budżetu i zmian uchwały wieloletnia prognoza finansowa miasta Milanówka przygotowanej przez panią burmistrz i przeze mnie na miesiąc luty wprowadza się dodatkowe dochody. Te dochody wiążą się z pozyskaniem środków unijnych. Będą to dochody, które otrzymamy na realizację dwóch projektów. Jeden z nich, zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej, został już zatwierdzony do dofinansowania i wynika z niego, że gmina Milanówek otrzyma środki w wysokości 749 980 zł i 51 groszy na realizację tego zadania. Środki niezbędne na wykonanie całości to 1 573 275 zł i 67 groszy. To zadanie było w budżecie pod inną nazwą, zagospodarowanie amfiteatru przy ulicy Fiderkiewicza, i zawierało w planie kwotę 650 tysięcy zł. W związku ze środkami zewnętrznymi, które stanowią niemalże 750 tysięcy i środkami, którymi dysponowaliśmy w budżecie 650 tysięcy, i tak jeszcze okazuje się, że żeby wydać tyle, ile w projekcie zostało zatwierdzone, brakuje nam środków 173 295 zł i 16 groszy. To jest jedna rzecz najdroższa w tej korekcie. Ona ma być realizowana przez ten rok budżetowy. Jest jeszcze drugi projekt, który będzie realizowany w ciągu dwóch lat. Jest to projekt związany z poprawą spójności obszaru podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji. Złożono wniosek, trzy gminy domówiły się i chcą dofinansować wspólny projekt. W różnym stopniu to dofinansowanie będzie się odbywało, ale zadanie łącznie wykonane by było dla Milanówka za 957 168 zł i 80 groszy, w tym, że w 2015 roku planuje się wydać 299 148 zł i 41 groszy, a w 2016 roku większą kwotę 658 20 zł i 39 groszy. Na to zadanie w środków własnych gmina jeszcze nie przeznaczyła w dotychczasowych planach. Wobec tego należy wprowadzić 100% środków własnych i to by była kwota, która stanowiłaby właśnie ten wydatek w 2015 roku. Ale środki zewnętrzne na ten cel to 179 261 zł i 69 groszy w tym roku. Do tej kwoty należałoby dodać 119 886 zł i 72 grosze, żeby te wydatki, o których powiedziałam, prawie 300 tysięcy, zrealizować w 2015 roku. Te dwa projekty dają dodatkowe dochody majątkowe i w propozycji tej zmiany w budżecie są inne zwiększenia wydatków, które spowodowały, że zaproponowaliśmy zwiększenie planu dochodów z tytułu PIT-u. Muszę tu państwu powiedzieć, że wprowadzając tę pozycję dochodów na 2015 rok i mając przed sobą decyzję ministra finansów, nie została wprowadzona kwota w 100% wskazana przez ministra finansów. Minister finansów w objaśnieniu do tej pozycji dochodowej
wpisuje nam, że jest to kwota szacunkowa i może zdarzyć się lub się nie zdarzyć. Ponieważ kwota była znacznie odbiegająca od dotychczasowych wpływów, bo prawie 3 miliony większa od poprzedniego roku, postanowiliśmy tę kwotę ostrożnie wprowadzić i wprowadziliśmy o 1 milion mniej. To i tak powoduje, że planujemy 2 miliony więcej niż w roku bieżącym, choć pierwsza rata miło mnie zaskoczyła i za styczeń dostaliśmy kwotę ponad 3 miliony. To naprawdę jest w stosunku do historycznych sytuacji bardzo duży wpływ, bo przeważnie w styczniu otrzymujemy do 2 milionów, potem minister się rozpędza i daje nam większe kwoty, bo to nie są kwoty 1/12, tylko no, w jakiś tam sposób dzielone w Ministerstwie Finansów, ale nierówno. Ponieważ z optymizmem można spojrzeć na tą pierwszą kwotę, proponujemy na te wydatki, które będą związane z realizacją dwóch projektów unijnych, znaleźć środki własne właśnie po stronie PIT-u. Oczywiście będziemy obserwować w ciągu roku, jak ten PIT się realizuje i być może będzie potem jeszcze trzeba weryfikować ten plan. Nie wiem, czy na plus, czy na minus. Miło by było na plus, ale taką możliwość posiadamy i dlatego proponuje się w tej korekcie zwiększenie tych wpływów o 313 181 zł i 88 groszy. Łącznie dochody z tych dwóch powodów, czyli projekty unijne i PIT, zwiększone by zostały o 1 242 428 zł i 8 groszy. I w tej korekcie wszystkie te środki przeznacza się na wydatki. Wydatki zostały skrupulatnie opisane. Chcę zgłosić jedną poprawkę w tekście uzasadnienia. W ostatnim akapicie mamy przedstawione zmniejszenie wydatków majątkowych na budowę Centrum Sportu i Rekreacji Grudów etap trzeci o kwotę 45 tysięcy. Z treści wynika, że jest to już związane z rozpoznaniem przeprowadzonym na wykonanie opracowania dokumentacji projektowej na realizację Centrum Sportu i Rekreacji Turczynek. Bardzo proszę słowo Turczynek zastąpić słowem Grudów trzeci etap. I jeśli chodzi o realizację tych zadań pozostałych, zostały przedstawione w uzasadnieniu. Gdyby były pytania, to w szczegółach będziemy odpowiadać. Jak to się przekłada na WPF? Otóż tak, że jedna z tych inwestycji sfinansowanych środkami unijnymi, poprawa spójności obszaru podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów, ponieważ jest dwuletnia, musi mieć zapewnione środki w budżecie 15 roku, o czym mówiłam, czyli prawie to 300 tysięcy oraz w 16 roku 658 tysięcy 20 zł i 39 groszy. Żeby udało to się włożyć do już prawie w 100% zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w 2016 roku dokonano analizy poszczególnych zadań inwestycyjnych i bieżących wpisanych do WPF-u i proponuje się przesunięcia pewnych zadań na lata dalsze niż 2016 po to, żeby wsunąć tę kwotę na PTO. I tak jak tutaj w uzasadnieniu mamy wskazane, na adaptację pomieszczeń na peronie PKP na poczekalni mieliśmy wydatki w 2016 roku 115 tysięcy. Uznaliśmy, że bez szkody dla zadania, bo zadanie jest realizowane przez PKP. Trzeci etap budowy modernizacji kolei odbędzie się w latach 16-18 na odcinku Grodzic, chyba Warszawa-Włochy, o ile pamiętam. I zobaczymy wtedy, w którym momencie może gmina przystąpić do adaptacji pomieszczeń na peronie PKP na poczekalnię. Póki co to zadanie przesuwamy o jeden rok bez szkody dla jego realizacji. Następnie powtarzamy, że budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów, która zmniejszona była o 45 tysięcy w 2015 roku, również łączne koszty w WPF-ie należy zmniejszyć, bo to jest zadanie wieloletnie i na tym poprzestajemy. Tylko ruszamy 15 rok. Potem szukaliśmy kolejnych środków, żeby w tym 17 roku można, w 16 roku wpisać właśnie to zadanie PTO. Póki co przesunięciu też podlega realizacja zadania budowa kanalizacji sanitarnej w północno-zachodniej części miasta z 16 roku o 150 tysięcy do 17 roku. Następnie w bieżącej korekcie zwiększamy środki na budowę kanalizacji w ulicy Jodłowej o 20 tysięcy, a ponieważ jest to zadanie też wieloletnie, równolegle zwiększa się plan na to zadanie w WPF-ie. Kolejne przedsięwzięcie to budowa odwodnienia ulic Wylot, Czumińskiej, Ludnej, Wierzbowej i Magnolii oraz zakrycia rowu R4 ulicy Wysockiego w Milanówku. Ponieważ część tego zadania będzie sfinansowana w ramach realizacji
zadania poprawa spójności obszaru podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów, to pan kierownik referatu TOM zaproponował zmniejszyć łączne nakłady finansowe o kwotę 31 980 zł i oczywiście bez też szkody dla realizacji zadania, bo tak jak powiedziałam, zadanie byłoby sfinansowane w ramach realizacji zadania PTO. I co my tu jeszcze zrobiliśmy? Kolejna propozycja porządkująca WPF, tak jak powiedziałam, w budżecie zdejmuje się zadanie pod nazwą zagospodarowania amfiteatru przy ulicy Fiderkiewicza, bo będzie się właśnie nazywało inaczej, będzie realizowane pod inną nazwę, o 650 tysięcy złotych, tak żeby była zgodność rocznego budżetu i zadań zapisanych w WPF-ie. Do tych materiałów nie daje się żadnej korekty związanej z przychodami, rozchodami. Dlatego też dołącza się tabelę, która tylko porządkuje poziom wydatków bieżących, dochodów bieżących, wskaźniki, które świadczą o możliwości spłaty nie pogorszyły się. Jest możliwość spłaty tak poukładanych kredytów, jak dotychczas mamy w harmonogramach. I to jest wszystko, jeśli chodzi o WPF przedstawiony w formie projektu uchwały, ale dzisiaj Państwo otrzymaliście autopoprawki i proponuje się dodatkowo wprowadzić następujące zmiany w budżecie. Istnieje pilna potrzeba wykonania budowy wodociągów w ulicach Lazurowej, Promyka i Bagnistej. I kwotę 100 tysięcy trzeba przeznaczyć na budowę tych wodociągów. Z takim wnioskiem wystąpił pan kierownik Kaleta. I środki zaproponował ze zmniejszenia wydatków bieżących przeznaczonych na energię elektryczną do oświetlenia ulic. Z uwagi na konieczność wykonania tych zadań już może od początku roku, bo to jest faza projektowa. I jeszcze jedną zmianę zaproponował pan Kaleta, z którą pani burmistrz też się zgodziła i przedstawiamy ją w autopoprawce. Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na remont budynku Urzędu Miasta o 44 tysiące, a środki przeznaczone by zostały na wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w ulicy Próżnej. To pociąga za sobą również zmianę w WPF-ie. W ten sposób, że budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Próżnej w kwocie 44 tysiące w tym roku zapewniłaby wyłącznie środki na projekt, a do WPF-u trzeba wpisać również realizację, koszty realizacji tego zadania. W tak poukładanych przedsięwzięciach w latach, które są już zaprojektowane, można było wpisać w 2017 roku 100 tysięcy na realizację tego zadania i w 2018 256 tysięcy złotych. Również do tej autopoprawki, ponieważ poruszyliśmy znowu poziomy wydatków bieżących, wydatków inwestycyjnych, a to jest zawarte w tabeli WPF. Dołączyliśmy skorygowaną tabelę, tak żebyście Państwo mieli taki materiał, jaki ostatecznie będzie procedowany, gdybyście te autopoprawki przyjęli. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jakieś pytania ze strony radnych? Bardzo się cieszę, że została zmieniona nazwa, bo nas to trochę niepokoiło, bo w tym momencie niewiele wiemy poza rozmowach takich w mieście, jakie są pomysły na Turczynek. Mamy tutaj taką sugestię, bo między sobą rozmawialiśmy, żeby rozpocząć w tym momencie projektowanie boiska wielofunkcyjnego dla szkoły numer 1 przy ulicy Szkolnej. Ja rozumiem, że część środków przypuszczalnie z tego zostanie, co będzie można ewentualnie przeznaczyć na dalsze projektowanie większego kompleksu, jeśli oczywiście taką podejmiemy decyzję i będą to dobre pomysły. Także to jest tylko taka nasza sugestia uruchomienia tego działania faktycznie, żeby to nie był tylko pusty zapis. Czy ktoś z Państwa chciałby o coś się zapytać?
Ja myślę, że mamy to wszystko dokładnie wyjaśnione i jeżeli nie ma więcej pytań, także tak, od razu byśmy to przegłosowali. Kto jest za przyjęciem autopoprawki do WPF? Całego projektu wraz z autopoprawką, tak? Jednogłośnie. Zmiany w budżecie wraz z autopoprawką. Jednogłośnie za. Przechodzimy do następnego punktu. Szybko nam to poszło dzisiaj wyjątkowo. Także sprawy różne. Czy mamy jakieś pytania? W takim razie proszę, może ktoś z Państwa ma jakieś sprawy? Jakiś pomysł na zadanie pytania? Nie, jeżeli ma Pan pytanie, bardzo proszę. Nie, okej. Okay. To co, zamykamy posiedzenie? Zamykamy, dziękuję bardzo.